Tu Binka, Sister i Peri. Witamy Was na Kupie Chrustu. Tydzień temu opowiadałyśmy Wam o skali wibracji wynikających z emocji i jaki mają wpływ na nasze życie w praktyce. Dzisiaj będziemy kontynuować ten temat. Co to znaczy być na pewnych poziomach wibracyjnych, na pewnych poziomach energetycznych i jakie to ma przełożenie w praktyce na to, jak się nam żyje? Oczywiście najprostszym wyjaśnieniem jest to, że jak jesteśmy w tych wibracjach wyższych, to po prostu jest milej i jesteśmy bardziej szczęśliwi. Ale w praktyce wiadomo, że nie jesteśmy robotami, ani nie każdy z nas jest Buddą, żeby mieć aż tak nieprawdopodobną kontrolę nad swoimi emocjami. I każdemu z nas czasami zdarzy się stoczyć do tych złych, się z jakiegoś powodu załamać, zasmucić, zezłościć. To jest ludzkie. Artur Rubinstein bardzo ładnie opowiadał o tym kiedyś przed kamerami, mówiąc: gdyby nie było białego, to nie byłoby czarnego. Gdyby nie było dobra, to nie byłoby również zła. Jak pobierać energię? Istnieją dwa sposoby pobierania energii. Jeden sposób to pozytywny, drugi nie do końca. Aczkolwiek bardzo popularny. Pozytywne to jest pobieranie energii z ogólnie dostępnego źródła, czyli z przestrzeni, z oddechu, z czynienia dobra. Ze słoneczka, z czystej wody, ze snu. Z medytacji. To jest za darmo, dostępne dla wszystkich, nadal. Jeszcze. Obcowanie ze sztuką. Słuchanie muzyki, oglądanie obrazów, oglądanie pozytywnych filmów. Patrzenie na dzieci. Na zwierzęta, na szczęśliwe przyjaciółki. No i dzielenie się ze sobą nawzajem dobrymi wieśćmi. Wieśkami. Tak, bez lęku, że ktoś tam, coś tam zaraz będzie pozazdraszczał, bo jeżeli będzie pozazdraszczał, to i tak niech sobie odpadnie. I ja dziękuję bardzo, bo te znajomości, które obfitują w całe garście tych wibracji niskich, to czasem lepiej sobie trochę darować. Zresztą ja myślę, że one i tak w pewnym momencie naturalnie odpadają. Osoby, które emanują dużą ilością niskich wibracji, niezwykle źle znoszą towarzystwo tych osób, które są pozytywne. Ciekawe też dlaczego. No, nie dostają pożywienia. Aha, swojej własnej fali. No właśnie, i tu doszłyśmy do fajnego tematu pod tytułem wampir energetyczny. Są osoby, które się lubią przyssać i to bardzo często przysywają się do osoby pozytywnej. Z racji tego, że osoba pozytywna jest dość naiwna. Osoby pozytywne są otwarte na wszystkich, są wrażliwe, jeśli nie potrafią się chronić, łatwo się do nich przyssać. I taki wampirek bardzo często jest nieświadom tego, że jest wampirkiem. Lubi spędzać czas w towarzystwie pozytywnej osoby, natomiast co się dzieje? Po spotkaniu z taką osobą, pozytywna osoba czuje się zmęczona, traci energię, zaczyna czuć się źle. Natomiast wampirek wychodzi szczęśliwy, pełen energii. Na pewno macie... Oby nie. Być może macie w swoim otoczeniu takie osoby, zwróćcie na to uwagę i podejmijcie właściwe środki ostrożności. Ja wyobraziłam sobie, że to działa na takiej zasadzie. Ja mam pudełko, w którym jest dużo dobrego. Ono jest zamknięte i przychodzę do ciebie, a ty masz pudełko, w którym jest wszystko, co jest złe. I się w ciemno wymieniamy tymi pudełkami, ja wychodzę, otwieram i patrzę. Radość, szczęście, zadowolenie, optymizm, a ty zostajesz ze swoim pudełkiem, które jest po prostu pełne czarnych, złych, smutnych emocji. Nasz subskrybent Grześ, którego serdecznie pozdrawiamy, pragnie polecić Wam książkę na temat wampirów energetycznych. Energetyczne wampiry, czyli opowieść o subtelnej siódemce. Jak kogoś kręci ten temat, to tam znajdzie wiele odpowiedzi, natomiast my wolimy trochę bardziej pozytywnie, dlatego wolimy Wam opowiedzieć
do czego wampir może się przydać. Czasami osoby nastawione na przeżywanie negatywnych emocji też mogą się przydać. W jakich sytuacjach? Na przykład zdarza się, że ktoś celebruje smutek z powodu, dajmy na to, rozstania. I wtedy pojawia się przyjaciółka, która głaszcze cię po głowie, spędza z tobą czas znienacka. Wcześniej nie była przyjaciółką, ale teraz właśnie w tym momencie się pojawia. Głaszcze cię po głowie i jest z tobą. Potem, kiedy już następuje koniec okresu żałoby, wchodzi się na wyższe wibracje. Osoba pocieszana jest już szczęśliwa, gotowa do rozpoczęcia nowego związku, nowego etapu w swoim życiu. Co się okazuje? Koleżanka nadal pozostaje na tych wibracjach i wcale jej się nie podoba to, że ty jesteś szczęśliwa, bo nagle ty się zmieniłaś i coś się zadziało takiego, że ona się zaczyna obrażać, mieć pretensje, że już nie ma kogo pocieszać. No może czuje się niepotrzebna. No i Amciu się skończyło. Dlatego w takich sytuacjach też nie miejcie wyrzutów sumienia. Jeżeli nagle ze zmianą twojego życia na lepsze kończy się jakaś znajomość, tudzież przyjaźń, bo wibracyjnie taka osoba przestaje czuć komfort przy tobie, więc czasami z pretensjami niesłusznymi odchodź z twojego życia. Nie ma co rozpaczać, nie ma co mieć wyrzutów sumienia z tego powodu. To jest jej świadomy wybór wbrew pozorom, bo to my kształtujemy swoje emocje. Słuchajcie, jak rozpoznać osobę o niskich wibracjach? Pojawia się osoba, która zaczyna mówić tak. Co tam u ciebie słychać? Co ci się złego przytrafiło? Osoby o niskich wibracjach lubią się karmić dramatem. I w swoim własnym, i cudzym, i uważają to za świetną formę rozrywki. Pobieranie pasożytnicze energii. To jest to, co budzi takie złe emocje. Czyli wampiry energetyczne, bo o nich mówimy, posługują się między innymi takimi narzędziami jak niekonstruktywna krytyka. Wydają opinie negatywne, które nic nie wnoszą, oprócz tego, że wszystkim psują nastrój dookoła, a szczególnie tej osobie, która jest krytykowana. Monitorują. Czyli ograniczają naszą wolność. A gdzie jesteś, a co robisz, a kto tam jeszcze jest? A z kim? A dlaczego? A po co? A kiedy będziesz? A z kim piszesz? Posługują się również współzawodnictwem, hierarchią, czyli taki typowy szef, boss, który wrzeszczy na wszystkich i manifestuje swoje niezadowolenie i poprawia sobie humor, opieprzając załogę lub grupę. Zastraszanie, czyli manipulacja, to są wszystko modele, które niestety są bardzo popularne w naszym systemie. Jest taka ilustracja w internecie, która świetnie oddaje klimat, zobaczcie. Gatunek ludzki ma taki element jak mentalność niewolnicza. No i tutaj mówi się, że prawdziwy niewolnik nie chce być wolny, tylko chce zostać panem innych niewolników. A, są jeszcze te wampiry, które cały czas będą do nas przychodziły właśnie po potwierdzenie swojej wartości i przyjdą i będą mówiły tak, ja się do niczego nie nadaję, ja to jestem taka gruba, taka brzydka, a twoim zadaniem jest mówić, nie, to nieprawda, nie, jesteś super, masz ekstra figurę, do wszystkiego się nadajesz, a ta osoba, ja naprawdę tak myślisz, czy tylko tak mówisz, żeby mi nie było przykro? Dobry przykład. Nie odpisujemy. Za chwilę zaczyna się kolejna seria wiadomości. Czy zrobiłem coś źle? To są osoby, które szukają potwierdzenia i przyzwolenia, prawie że na piśmie, cyrografu, że im wolno się tak zachowywać. I jak odróżnić takie osoby od takich naprawdę szczerych przyjaciół, którzy faktycznie mają problem i potrzebują wsparcia? Bardzo prosto. Każdemu z nas zdarza się zły moment w życiu, kiedy ma doła, kiedy potrzebuje wsparcia, kiedy przechodzi w inny etap i zwierza się. No to jest normalne, ludzkie, ale ta osoba w momencie, kiedy ty jej się zwierzysz, również otworzy przed tobą serce i obdarzy cię całym dobrem, jakie może ci dać. Będziesz czuła wsparcie. Natomiast wampir tego ci nie da. Odwróci się plecami, wypnie tyłkiem i pożegna z tobą na zawsze. I żeby nie było hipokryzji, każdy z nas bywa od czasu do czasu wampirem energetycznym. To się zdarza każdemu. Odkryłam to na własnej skórze,
kiedy wyemigrowałam do Stanów Zjednoczonych. I tam się okazało, że podejście do vibe'ów w praktyce jest na dużo bardziej zaawansowanym poziomie niż u nas w Polsce i ludzie są bardzo świadomi tego, w jaki sposób ich emocje kształtują ich rzeczywistość. I pewne rzeczy, które u nas w Polsce przechodzą jako normalne, są tam absolutnie niedopuszczalne. A myślałam, że taka jestem właściwie z tych pozytywnych, z tych... Zobinka jest bardzo pozytywna. W momencie, kiedy wyprowadziłam się do Stanów, przez pierwsze parę miesięcy czułam się jak totalny wampir energetyczny w porównaniu z innymi ludźmi. Nagle okazało się, że na każdej stacji benzynowej atakuje mnie uśmiech, atakuje mnie pozytywny vibe. Wszyscy uśmiechnięci pytają, co słychać. Wszyscy mówią, I'm fine, I'm great. A ja myślę sobie, Boże, gdzie ja jestem? Już mnie twarz boli, ja nie mam siły się tyle uśmiechać. No i nasza mentalność polska nakazuje nam w tym momencie wbijać takie wiertło do ciekliwości, czy oni na pewno czują się tak fajnie, czy to jest szczere, tak. Czy nie oszukują, a może żyją w ułudzie. Dokładnie. Przeciętny Polak sobie pomyśli, co za zakłamane społeczeństwo, bo to na pewno nie jest tak, że oni wszyscy są I'm fine. Przecież każdy człowiek ma problemy. Jak można się tak cały czas tylko śmiać, uśmiechać i udawać, że jest wszystko w porządku? Przeciętny Amerykanin swoje problemy rozwiązuje u psychologa, psychoanalityka, u szamana, u psychiatry, u księdza. Gdziekolwiek jemu indywidualnie to najbardziej pasuje, z tymi swoimi prawdziwymi problemami udaje się do specjalisty. Dlatego, że specjaliście się za to płaci, że specjaliście podarowuje się swój kuferek pełen problemów, niskich vibe'ów, nieczystości. I tymi rzeczami się najczęściej nie obarcza swoich znajomych. To nie jest tak, że Amerykanie nie mają problemów i to nie jest tak, że oni kłamią swoim uśmiechem. U nich uśmiech jest tak naturalny jak oddychanie. Mają to w swojej kulturze bardzo głęboko zakorzenione. I zobaczcie, to właśnie Ameryka jest tym krajem, który słynie z tego, że tam się spełniają różne cuda. Że tam jadą osoby z 10 dolcami w kieszeni i kilka lat później zostają milionerami. To tam jadą osoby, które są nikim i od zera do bohatera zostają gwiazdami słynnymi na cały świat. Powiem wam, że zajęło mi sporo czasu, żeby w Stanach Zjednoczonych oswoić się z tą dawką codziennej pozytywnej energii, żeby również być w stanie wysyłać takie dawki pozytywnej energii. To był ciężki trening psychofizyczny, żeby być w stanie to znieść i żeby później zacząć dorastać do tego poziomu. Jakość życia podnosi się w sposób nieprawdopodobny. To prawda. Pierwsze, co zwróciło moją uwagę po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych, to, jak zupełnie inaczej wyglądają w telewizji wiadomości, które się serwuje społeczeństwu każdego dnia. W Stanach w tych wiadomościach zachowane są pewne zdrowe parytety wiadomości dobrych i wiadomości złych. Po tych kilku wiadomościach złych, zawsze, ale to zawsze, są wiadomości dobre, choćby nawet to było o kotku, którego strażacy zdjęli z drzewa, ale coś dobrego musi być. To działa mniej więcej w taki sposób, jak zioła albo suplementy diety. Jeżeli weźmiemy jeden raz jakąś tableteczkę albo wypijemy ziółka, nie będzie to miało większego wpływu na nasze zdrowie i na nasz organizm. Jeżeli natomiast suplementujemy coś codziennie, regularnie, przez dłuższy okres czasu, choćby w małych dawkach, ale codziennie, to wówczas taki element potrafi wpłynąć na zmianę chemii w całym naszym organizmie. I w ten sposób też działają na nas te dobre i te złe wiadomości, które sączą się ze wszech stron, i z telewizji, z radia, z gazet, ale też i od osób, które spotykamy na co dzień, codziennie, regularnie i systematycznie potrafią nasze życie albo zatruć, albo uzdrowić.
bardzo za tym tęsknię. Widzę, że w Polsce jest już też coraz więcej osób pozytywnych, które można spotkać właśnie na ulicy, w restauracji, w sklepie. Pan czy pani, z którym się przyjemnie rozmawia, a nie tylko wymienia pieniędzmi. Na posterunku policji się... można fajne, pozytywne osoby spotkać. Jaki cudowny komornik ostatnio. Nadając na wyższych częstotliwościach, przyciągamy i pozytywne osoby, i pozytywne sytuacje, a problemy, które nam się zdarzają, przestają nas ciągnąć w dół, a stają się takimi dobrymi lekcjami, które nas windują bardzo szybko w górę. Opłaca się dbać o higienę własnych myśli i iść w stronę pozytywną. Już słyszę te głosy niemalże, że zbyt duży optymizm nie jest dobry. Optymizmu nigdy za wiele, ale to nie znaczy, że tracimy racjonalność. Tak, czyli suplementujmy sobie codzienną dawkę pozytywnych wiadomości. Co nie znaczy, że przymykamy oko na zło, na nieszczęścia. Po prostu dawkujemy to sobie odpowiednio i żyjemy świadomie. Tak, bo w Polsce proporcje są bardzo zaburzone. Zalecamy uważność, przyglądanie się własnym myślom. Jak często operujemy na tych wyższych vibesach, a jak często na tych niskich. Dla mnie mistrzynią, która pomogła mi zmienić nawyki myślowe, jest Beata Pawlikowska i jej żółte karteczki, którą serdecznie pozdrawiamy. Dzięki niej, dzięki jej książkom, zrobiłam olbrzymi krok do przodu w wychodzeniu z depresji. Dziękuję Pani Beatko. Wystarczy polubić jej profil na Facebooku, gdzie codziennie pojawia się jakaś pozytywna karteczka napisana własnoręcznie przez nią. To jest banalnie proste. Wystarczy chcieć i naprawdę skierować swoją uważność w tę stronę. Nawet będąc bardzo świadomym tego, w jaki sposób telewizja manipuluje społeczeństwem, że taka manipulacja w stronę pozytywną ma sens, ponieważ w społeczeństwie, w którym vibesy są wyższe i ludzie jeżdżą na tej pozytywnej energii, na chęci, na entuzjazmie, im lepiej wychodzą interesy, lepiej im się żyje, w związku z tym płacą wyższe podatki. I jeśli społeczeństwo jest successful, to w państwie również dzieje się dobrze. I takim państwem szczęśliwych ludzi jest Bhutan. Kraj leżący w Himalajach, gdzie szczęście jest ważniejsze niż dochód narodowy brutto. I król, bardzo mądry człowiek, który tam panuje, sam mieszka w skromnej chacie, podróżuje środkami komunikacji miejskiej, lotami transferowymi. I w żaden sposób nie wywyższa się ponad swoich poddanych. Kraj, w którym 75% ludzi są wyznania buddyjskiego, kładzie główny nacisk na harmonię, na relacje zachodzące w rodzinie, przyjaźnie, gdzie zwraca się uwagę na drobne rzeczy, na codzienność, gdzie przede wszystkim ludzie cieszą się drobnymi, małymi sprawami. I co się okazuje? W raporcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego z 2012 roku Bhutan znalazł się na 4. miejscu wśród najszybciej rozwijających się gospodarek świata. Najszczęśliwsze państwo na świecie. Więc to jest taki dowód na to, że faktycznie szczęście sprzyja i przekłada się bezpośrednio na gospodarkę. Dobrym dowodem jest również to, że Dubaj, który wypączkował nagle w ciągu jednej dekady, stał się miastem przyszłości, jak z Gwiezdnych Wojen, jest państwem, które ma Ministerstwo Szczęścia. Ministrem szczęścia zresztą jest kobieta w Dubaju. To nie jest przypadek. Przeciętny zjadacz polskiego chleba nie jest świadom niestety tego, ile negatywnych myśli produkujemy na dobę. A
myśli kształtują naszą rzeczywistość i wpływają na odbiór tej rzeczywistości, więc naprawdę gra jest warta świeczki, bo to się przekłada, jak już udowodniłyśmy w swoich opowieściach, na konkretną kasę. Dlatego media przede wszystkim serwują nam złe informacje, plotki, bo jesteśmy na to łasi, poddatni. Gdzieś każdy z nas, jeżeli słyszy jakiegoś tam newsa o kimś, to jednak takiego kontrowersyjnego, to jednak podąży uwagą w tamtym kierunku. Jesteśmy tylko ludźmi. Natomiast jeżeli świadomie przekierowujemy uwagę na pozytywne informacje, rzeczy o wyższej wibracji, jesteśmy w stanie żyć w tym całym chaosie całkiem normalnie, szczęśliwie. Bardzo ważne jest, żebyśmy my mieli świadomość tego, jak to działa i prowadzili taką higienę codzienną własnych myśli. My cały czas bombardujemy naszą rzeczywistość różnymi myślami i w zależności od tego, co myślimy, to nam się przytrafia. Wiele osób uważa, że warunki determinują ich humor. Nasze nastawienie i nasz humor każdego dnia jest kwestią naszego wyboru. Czyli nie narzekamy, nie marudzimy, podchodzimy racjonalnie do problemów, zauważamy problemy, ale szukamy ich rozwiązania. Nie zastanawiamy się nad tym, jakimi wielkimi ofiarami i chodzącym nieszczęściem jesteśmy, tylko skupiamy się na pozytywnych stronach. To jest bardzo istotne. Zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka, który będzie o demonach, lękach oraz tym, czy warto z nimi walczyć, a może warto je nakarmić? To był kolejny odcinek Kuby i Chrustu. Pa, pa! Oglądajcie nas, subskrybujcie nas, lubcie nas. Do zobaczenia.